przeloty, mamy żelki dla kubusza, mamy kredki, kolorowanki, są musiki. Dla każdego też wzięłam jeszcze po batoniku, także myślę, że nam szybko zleci ten lot. Właśnie mamy pizzę, słuchajcie, pierwsze cornetto, jest kawka w takiej fajnej włoskiej kawiarni, mężulku znalazł blisko nas. I tak jeszcze w sumie nie możemy się zameldować, bo jesteśmy dużo wcześniej, także przyszliśmy sobie na jedzonko. Grunt to się ustawić w życiu. Mam tutaj swojego tragarza, ale proszę, jak wymyślił, sam to wymyślił, żeby nie było, że wykorzystuje tutaj mężulka. Dwa plecaczki, jest kubulek, bo zmęczony i idziemy. Szukamy lodów, ale tu jest ładny klimacik. Ale coś, jakoś wszędzie restauracja, a ciężko o lody kupić. Tu już byliśmy? Nie. Nie przychodziliśmy. Oczywiście, że nie. O nie, masz rację, to co pan? Mhm. Zaraz, coś. Kubusiu, powiedz do kamery, z czym mamy problem? Jesteśmy już pół godziny w Treviso, w centrum. Treviso. Treviso, a nie Treviso. Nie, Treviso. Treviso, przepraszam. Bo nie ma lodu. Mężurek się właśnie dowiedział, gdzie jesteśmy. No, Kubusiu, głośno, powiedz. Nie ma lodów. No, słuchajcie, serio. Dużo domowych tiramisu, więc słyną chyba z tiramisu. Gelaterii nie ma żadnych. Nie, gelato. Szukamy jakiejś Biedronki albo rzadki. A tu jest, ale powiem wam, że jest pięknie, jest tutaj naprawdę przepięknie. Gdzie się nie wejdzie, jest uroczo, piękne uliczki, piękna architektura, ale nie ma lodów. No, znaleziona lodziarnia. Lecić. Ale ładnie tu jest. A to oni mają z tego chyba? Tak, tak. Jesteśmy w naszym mieszkanku na następne kilka dni. No i powiem wam, że takiego dużego mieszkania to jeszcze nie mieliśmy, także całkiem nieźle. Tutaj mamy salon ze stołem, jadalnią połączone z kuchnią i w sumie no, ten salon już jest naprawdę sporych rozmiarów, ale przejdźmy dalej. No bo w sumie ja widziałam te zdjęcia, ale wiecie, na zdjęciach to zazwyczaj jest troszkę inaczej. Tutaj mamy jeden pokój i z niego akurat nie będziemy za bardzo korzystać, bo to jest taki pokój dla jednej osoby. No i wiecie, no mógłby tu kogoś spać, ale troszkę wysokie jest to łóżko, więc troszkę bym się bała, powiem wam szczerze. Tutaj, no tutaj mamy szafę, tutaj na wprost mamy łazienkę. Nie wiem, czy uda mi się oświecić. Bardzo ładna jedna, słuchajcie, jedna z dwóch, bo mamy nawet dwie łazienki. Tutaj jest mój kubulek. Tutaj mamy sypialnię, już troszeczkę ogarnęłam, aczkolwiek może nie jest jakoś super pięknie posprzątane tam, nie zwracajcie uwagi, już pokładam dzieciaki, rzeczy od dzieci. Tutaj mamy taką dość sporą szafę, garderobę tak naprawdę na całej tej części tutaj w L-kę. No i moi kochani, druga sypialnia. Także no, faktycznie no tak, druga łazienka. Więc faktycznie no tak dużego mieszkanka jeszcze nigdy
Nie mieliśmy. Myślę, że to będzie jakieś około 80 metrów kwadratowych. Oczywiście, czy nam jest to potrzebne? Nie, spokojnie moglibyśmy tutaj być z jeszcze jakąś jedną rodzinką, albo przynajmniej jedną osobą, dwiema. No ale chcieliśmy sami, czy my komuś proponowaliśmy, ale w sumie no wyszło jak wyszło. Jesteśmy tutaj sami, cieszymy się. To były takie różne propozycje, a tak sobie odpoczniemy, bo taki jest plan w sumie na ten wyjazd. Głównie odpoczywamy. Mogą klarki? No a teraz zabieramy się, idziemy na jakieś zakupy, coś trzeba kupić, proszę gwiazdeczko, coś trzeba kupić do jedzonka, do picia, bo my standardowo z mężem jesteśmy o jednej kawie dzisiaj cały dzień, także świetnie, a później idziemy zwiedzać miasto. My byliśmy właśnie na zakupach, wróciliśmy i tak się, słuchajcie, rozpadało, ale to myślę, że tak chwilowo, chociaż na dzisiaj i na jutro pokazywało takie przelotne opady, nawet przelotne burze. I odpukać na razie jest naprawdę ładnie i w sumie taki jakiś lekki przelotny deszczyk nas złapał, ale wiecie, nie aż tak, że trzeba było rozkładać parasole i wiedzą. No i w sumie jak lądowaliśmy, to było tak nam niezbyt przyjemnie, a później się zrobiło tak ciepło. Ja w sumie na sobie mam taki komplecik i w tym długim rękawku za ciepło zdecydowanie, będzie się ponad 20 stopni. A tutaj Włosi, wiecie, oni chodzą ubierani, albo ja w ogóle, czy ja powiedziałam, gdzie my jesteśmy? Nie, ale w sumie chyba można się było domyślić na samym początku. Słuchajcie, jesteśmy we Włoszech. Kochanie, no bo ty cały czas ją zaczepiasz. Nie, ja nie zaskrzepam. No to nie chodź tak cały czas przy niej, daj jej troszkę przestrzeni, Kubusiu. Ja wiem, tylko że ona chce troszkę sama pobyć, widzisz? Ona sama ze sobą tutaj się troszeczkę bawi. Ty też czasami chcesz, nie chcesz nas, nie chcesz naszych przytulastych dzieciaczków. No. Co robi Kubusia? Ja nie patrzę. No i słuchajcie, i straciłam wątek, co mówiłam. Aha, że jesteśmy we Włoszech, słuchajcie, w północnych Włoszech, dokładnie w Treviso, niedaleko Wenecji. I tam się też wybierzemy. Ja w sumie jak ogarniałam te loty, to widziałam, że w ogóle to miasto jest bardzo blisko tutaj lotniska. Z dzieciakami to jest, wiecie, to jest najlepsza opcja, czyli że po prostu człowiek nie musi tyle kombinować. Widzę, że znowu zaczęło mocno padać. Więc mamy naprawdę super. My tutaj jesteśmy w samym centrum tego miasta. W tej takiej starszej części bardzo ładnie. Wszędzie mamy bliziutko, więc po prostu dla nas idealnie. I do Wenecji też się wybierzemy, tam jeszcze nie byliśmy nigdy, więc oczywiście, że się wybierzemy. Muszę tylko sprawdzić, poogarnieć tam ten dojazd, bodajże pociągiem, z tego co tak wstępnie sobie sprawdzałam. No i plan jest jeszcze taki, że jutro, z racji, że ma być jeszcze tak średnio, to sobie tutaj pobędziemy w tym naszym mieście. A w niedzielę zwiedzimy Padwę. I w poniedziałek wybierzemy się do Wenecji. Mamy nadzieję, że w poniedziałek po prostu będzie też troszkę mniej turystów niż w niedzielę. Zobaczymy, przekonamy się. Także taki jest plan. Dużo odpoczynku też, wiecie, my dużo chodzimy, dużo zwiedzamy, ale chcemy też wypocząć. Jej! Mężuś zrobił, słuchajcie, makaronik. Także dobrze wyszło, słuchaj. Dobry miałeś pomysł. Dobrze wyszło, bo będziemy jeść, a to nie jest ostre. Tak, będziemy razem jeść. Będziemy jeść razem, dzieciaki, bo dobrze wyszło. Słuchajcie, Kubusiu, usiądź sobie tutaj. Tutaj jest krzesełko, to usiądź sobie tutaj. Czekaj, o, dasz radę? Bo pada, także w sumie dobrze wyszło, a później wyjdziemy na miasto, pewnie i tak coś jeszcze zjemy, a tutaj mamy taki makaronik. A jeszcze właśnie sam widoczek mogę wam pokazać. Tutaj pootwierałam, bo otwierałam. Co prawda ruchliwa ulica, troszkę padało, ale jest przepięknie, bardzo, bardzo klimatycznie, słuchajcie. Możemy jechać tam windą. Kubuś, to się nie tutaj naciska. Tylko tu, nie, tutaj, na windzie, myszka. Tu, na tą dwójeczkę. Jezus! Tata, nie strasz! Co ten tata tak straszy? O, jeszcze sprawdźmy, czy dobrze wyglądamy. Czy ja mam nie włączyć, ale...
Ale ustka se malnęła. Fajny klimat, co? Właśnie Treviso jest nazywane taką małą Wenecją i powiem wam, że jak sobie tak sprawdzałam wcześniej, zanim tutaj byliśmy, to natknęłam się może na taki jeden, dwa takie mostki, a tego jest zdecydowanie więcej, nie? Tych kanałów naprawdę jest, tak tutaj zerkam też na męża, ale tego jest naprawdę sporo, dużo takich klimatycznych knajpek przy tych mostkach. Także jest naprawdę super. No i słuchajcie, już taka lekka aura jesienna też tutaj powoli jest. Chociaż jest cieplutko, nie ukrywajmy. My, znaczy dzieciakom już założyłam bluzę, ale my jesteśmy na krótki rękawek, jest bardzo ciepło. Mam już zamyślony. Ale niektórzy Włosi, nie? Już poubierani w jakichś kurtkach, panie w czapkach, w apaszkach. Także nie. Dla nich... Nie, właśnie wiesz co, chyba mi dzieciaki przeszkodziły wtedy. Tak mi się wydaje, także... Także, a ja to bym mogła się i nawet rozebrać i ubrać krótkie spodenki, bo jest naprawdę cieplutko, przyjemnie. No, po prostu hit. Liwusi bucik wpadł. Liwcie sobie stała, takie mieliśmy piękne miejsce. I co teraz, Liwcia? Powiedz mi. A najlepsze jest to, że wzięłam jej tylko jedną parę butów. Więc w ogóle ekstra. Tata już te już bardzo śmieszne. Dobrze, ty zjesz piankę, a ja wypiję kawkę, tak? Taki mamy podział. Ale w takich pięknych okolicznościach sobie tutaj usiedliśmy. Tutaj jest w ogóle ta restauracja, kawiarnia, tak? A tutaj są takie stoliczki, słuchajcie, obok kanału, także jest naprawdę super, oprócz tego, no i tam gdzieś jest but. Także mamy jeszcze dzisiaj misję, musimy znaleźć buty nowe dla Liwusi naszej. No i wam powiem, no dzisiaj, no a kiedy? Jutro? Będziemy chodzić, ona bez butów tak wytrzyma? Spróbuję twojego aperolka. O, Liwcia, za duży kawałek tam, pilnuj jej, wasze zdrówko. Mniam. O Jezu, kocham aperolka, ale nie mogę za bardzo. A ty, Liwusia, małe kawałeczki. Możesz, Kubusiu. Możesz. Co? Możesz piankę. A czy psika? Nie no, drinka nie możesz. Co ty? My, słuchajcie, na zakończenie... O, ciocia Beata dzwoniła się. O, ciociu, zaraz odbiorę. Zaraz odbiorę, bo pewnie to będzie dłuższa rozmowa. A tutaj, słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że tak na zakończenie tego dnia poszliśmy jeszcze do sklepu. Zbyszek kupił jakiś ser, więc robimy taki fajny wieczór. Dzieciaki okąpiemy. Sami się okąpiemy. Tutaj jakiś kawałek, co to jest? Prościuto. No, ale taki kawałek. Fajny był taki kawałek. No zobaczymy, czy ser ładnie pachnie. Czy skuszę się na to? Kurczę, ja to wiecie, prościutko. Ja nie lubię po prostu, jak jest, ja wiem, że to jest prościutko, ale ja nie lubię po prostu, jak jest za tłusto. No dobra, zaraz zobaczymy. Mamy serek, mamy to. Ja jeszcze kupiłam fokacie. Także takie mamy, słuchajcie, przystaweczki na kolację. Taki dobre, jeszcze jakieś tam inne pierdołki, wiadomo, do domu. Dzieciaczki się tutaj bawią. Już Kubuś tyle miał, słuchajcie... momentów, kiedy był bardzo, bardzo mocno śpiący. Ale Kubuniu, nie zaczepij tak już. Zostawiam, ona już też zmęczona jest. Także słuchajcie, no myślę, że lada moment. Zrobimy jeszcze kolację, niech dzieciaki zjedzą. Okąpiemy się miło, tak na zakończenie dnia. Jeszcze coś pysznego zjemy. Chciałam, gdzie spędzimy czas, ale w sumie to... głównie będziemy jeść na tym wyjeździe. Co jesteśmy we Włoszech, my tak właśnie mówimy, że no wydajemy, słuchajcie, wydajemy, ale jak tu nie wydawać, no. My kochamy takie jedzenie, także to są totalnie nasze smaki. Także ja się z wami żegnam, buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu z Włoch. Pa!